Był wysoki, chudy, młody. Nawet zdziwiło mnie, że jest starszy ode mnie aż o 3 lata. Ale dowcip miał młody. I był z Poznania, co było dla mnie bardzo ważne, bo mój ojciec też z ziemi wielkopolskiej, więc lubiłem ludzi zorganizowanych. Istotnie takim się okazał. Pojawiają się w życiu człowieka ludzie, którzy widzą w tobie to, czego ty sam nie widzisz. I on właśnie był takim człowiekiem, który to widział. W niepełnosprawnych widział pełnosprawnych, wartościowych ludzi. Technicznie ograniczonych, ale nieograniczonych życiowo. Przekazywał nam taką prawdę, której on nie mówił wprost, ale to się po prostu czuło, że bardzo dużo możemy, że to, że jesteśmy niepełnosprawni, nie powoduje, żebyśmy nie pomoże spowodować, że zrezygnujemy z marzeń. Sylwia Naszek to na pewno lekarz humanista. Trochę doktor Judym. Musiał o te swoje idee walczyć. To nie było tak, że od razu się otwierały przed nim wszystkie urzędy, wszystkie możliwości. Musiał szukać sojuszników i zarówno w administracji terenowej, jak i w administracji partyjnej, tak? Bo wtedy o wszystkim decydowała partia. Musiał szukać też, teraz to mówimy, sponsorów. Pójść po prośbie do wielkich zakładów pracy tutaj konińskich, żeby one dofinansowały taki obóz, czy użyczyły transportu, czy jakiejś tam innej formy pomocy. Ale to wszystko było na zasadzie takiej jego wielkiej potrzeby, że tak trzeba. Dzisiaj bolą mnie jeszcze trochę ręce. Przez 2 dni sadziliśmy drzewka i krzewy na terenie ośrodka w Mielnicy. Naczelnik gminy Skulsk, do którego zwróciłem się o pomoc w załatwieniu wyżywienia oraz wypożyczenia narzędzi, odpowiedział telefonicznie, że całą sprawę uważa za nielegalną i nie chce mieć z nią nic wspólnego. Próbowałem tłumaczyć mu, że w kraju jest obecnie wiele rzeczy nielegalnych, ale sadzenie drzewek zielonych do góry jest nadal legalne. Naczelnik poprosił, aby skreślić go z członkostwa Społecznego Komitetu Rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mielnicy. Naczelnik powiedział jeszcze, że wydał prezesowi GS zakaz sprzedania nam artykułów objętych reglamentacją. Mięso, cukier, tłuszcze. I na tym zakończyliśmy rozmowę. Trudno, strasznie trudno mu było się przebić, na przykład, żeby założyć ten ośrodek w Mielnicy. Naczelnik ówczesny gminy Skulsk powiedział, że jego to nie interesuje, on nic nie pomoże, bo to jest nielegalne. Władza miejska, konińska, raz chciała, raz nie chciała. Raz mu pomagano, potem mu nie pomagano. On nie odpuszczał. Kiedy chciał coś zrobić, to tak długo chodził i tak długo przekonywał, że czasem już pewnie dla świętego spokoju wiele rzeczy udawało mu się załatwić, bo już ktoś chciał go mieć z głowy. Ale miał też niesamowitą umiejętność wyszukiwania ludzi, czasami nawet na różnych ważnych stanowiskach, a czasami nie, ale którzy gdzieś mogli coś, jakieś sprawy popchnąć, którzy po prostu byli dobrymi ludźmi i rozumieli, o co chodzi. Masło, ser i wędzonkę przekazał nam ksiądz Henryk Włoczewski, kapelan szpitala, który sprzyja całej akcji. Między innymi w czasie ostatniej akcji obozowej przyjeżdżał w każdą niedzielę, aby odprawić mszę polową dla uczestników. Ośrodek Mielnica powstał, użyję tego słowa, z niczego. Ten jego upór, te jego pomysły, to przecież było robione na wariackich papierach. Ty to zrobisz, tak zwanym systemem gospodarczym. Dzieci spały w namiotach, te namioty przywoziło wojsko. Namioty były dziurawe, więc trzeba je było, bo to przez odpadów, no więc trzeba je było naprawić. Naprawialiśmy, cerowaliśmy, zestawialiśmy. Trzeba było to wszystko samemu zrobić.
Teraz to się idzie do sklepu i się kupuje, co się chce. Wtedy trzeba było to załatwić. I taka to była różnica między tamtym a dzisiaj. Wychodzenie z takimi pomysłami, że trzeba się otworzyć jako społeczeństwo na potrzeby osób niepełnosprawnych, nie tylko przez to, że likwidujemy bariery architektoniczne, ale robimy coś więcej w sferze społecznej, że ułatwiamy im kontakty między sobą, ułatwiamy kontakty ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Podnosimy standard życia społecznego tych osób, tak? Bo oni mają jakieś kontakty i ze sztuką, poznają jakieś nowe dziedziny, nabywają jakieś umiejętności. To wszystko nie było takie oczywiste. To były czasy, gdzie jeszcze ta rehabilitacja naprawdę była na niezbyt wysokim poziomie, jeżeli chodzi o technikę i te inne rzeczy, więc tworzył podwaliny pod postępy polskiej rehabilitacji, takiej naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Także zawsze ciągnął do góry i tworzył to w skali nie mikro, ale zawsze chciał w skali makro. O tej rehabilitacji takiej co po szpitalu nie mówiło się. Mówiło się teoretycznie, zasady profesora Wiktora Degi się omawiały, natomiast dr Piotr jak gdyby wypełnił lukę tego, co dalej z tym człowiekiem po pobycie w szpitalu. W Polsce nie było wtedy systemu rehabilitacyjnego. Na tym systemie rehabilitacyjnym, w którym istniała dyfuzja łączenia tych dwóch światów, które częściej się siebie boją, spotkałem mnóstwo, on przywoził biedne dzieci z bardzo biednych rodzin. Ale jego ideą fix od samego początku było wyciągnąć dzieci niepełnosprawne z domów. Pamiętam, mówił, żeby te dzieciaki, mówi, nie były chowane za firanki. Czasem nawet okazywało się, że tato takie osoby odnajdywał gdzieś na wsi, gdzie nawet nikt nie wiedział o ich istnieniu tak do końca, bo nawet te osoby były przedmiotem jakiegoś wstydu rodziny, czy jakichś zabobonów wręcz, że to jest jakaś kara boska. No, takie to były czasy, teraz trudno sobie to wyobrazić. I to, co jest najważniejsze w jego działaniu, to jest doprowadzenie do zmian w myśleniu, zauważeniu, że istnieją obok nas osoby, które mają te same prawa, choć są inne, bo są na wózku, bo mają ograniczenia, ale mają te same prawa. Tato przez jakiś czas też jako młody lekarz pracował w pogotowiu, trafiał też w przeróżne zakątki tutaj naszego terenu i czasem przy okazji zupełnie jakiegoś innego wezwania właśnie okazywało się, że docierał do takich rodzin. To był czas, kiedy właśnie te dzieciaki latem postanowił wyciągać z domów na wakacje. Dla większości z nich to były w ogóle pierwsze wakacje w życiu, taki przyjazd na obóz harcerski. To były wakacje z ogromnymi przeżyciami, z niesamowitą też taką energią do rehabilitowania się, bo to jakby o tym tato nigdy nie zapominał, że im jest potrzebna rehabilitacja, ale żeby ta rehabilitacja przynosiła efekty, szybkie efekty, to wszystko opakowywał właśnie w tą metodologię harcerską. Traktowani zupełnie inaczej. Nikt nie chuchał nad nimi, nie dmuchał, oni byli harcerzami, prawda? Czyli oni zupełnie inaczej się czuli w domu, gdzie wszyscy ich wyręczali, natomiast inaczej czuli się tu, gdzie on musiał coś z siebie wydobyć i generalnie był człowiekiem już takim bardziej samodzielnym.
wtedy te dzieciaki, które przyjeżdżały na obozy, one chętnie brały udział we wszystkich ćwiczeniach, które często były bardzo trudne dla nich i bardzo wycieńczające, ale wiedziały, że dzięki temu będą na przykład szybciej poruszać się na wózku, wygrają za chwilę w olimpiadzie sportowej jakiś slalom, albo będzie im lepiej szło w grze w tenisa stołowego, albo w konkursie na czystość wygrają, bo będą dosięgać, żeby pościelić sobie łóżko. I to była taka niesamowita idea, która rzeczywiście pokazywała, że ta rehabilitacja nawet w ciągu 3 tygodni, kiedy trwały na początku te obozy harcerskie, te dzieci osiągały niesamowite efekty, jeśli chodzi o sprawność. Pracując codziennie z fizjoterapeutami i dodatkowo mając właśnie taką motywację, że chcą być sprawniejsze, szybsze, że chcą zdobywać właśnie nowe sprawności. Te sprawności to była często największa motywacja, sprawności harcerskie. Coś, czego generalnie oni nigdy nie doświadczyli. Oni doświadczyli szpital, operacje, natomiast tutaj doświadczyli zupełnie innych rzeczy. Śpiewy, ogniska, zabawy. Jak kiedyś byłem na jednym z filmów, pierwszych filmów w życiu w kinie, to oglądałem Akademię Pana Kleksa. To Akademia Pana Kleksa była bardzo podobna do Mielnicy, w moim odczuciu, dla dzieci. To było magiczne miejsce po prostu, gdzie działy się cuda. Gdzie dzieci były, one się czuły dobrze, bo były dobrze traktowane. Kiedy byłam dzieckiem, to dawało mi poczucie takiej swobody, bo po raz pierwszy wyrwałam się z domu, tak. Byłam zupełnie, byłam sama na tych, miałam o sobie też trochę decydować, zyskiwać jakieś nowe umiejętności, którymi się potem mogłam pochwalić, nawiązywać takie pierwsze przyjaźnie dziecięce. Potem jako nastolatka, to już też integracja z innymi osobami, od której się też dużo uczyłam. W ogóle się uczyliśmy wzajemnie od siebie. Myślę, że moja wiedza na temat w ogóle niepełnosprawności byłaby tylko taka wycinkowa, gdyby nie to, że jeździłam na obozy, gdzie poznawałam wielu ludzi z różnymi historiami, że nie ma takich ograniczeń, które blokowałoby cię na całe życie. To jest tylko kwestia znalezienia odpowiedniej drogi, takiego pomysłu na siebie. To Piotr wcielał dzieciom. Jak znasz swoją wartość i wiesz, co umiesz, to jesteś silny. Umiem grać, umiem śpiewać, jeżdżę konno, latam, nurkuję, jestem żeglarzem, mam patent, jestem ratownikiem, instruktorem, trenerem, pilotem, mam licencję. I mimo tego, że jestem niepełnosprawny, zrobiłem to wszystko i nadal coś robię i będę coś jeszcze robił w życiu, bo na pewno mi się coś spodoba. Chodzę po górach i to nie jest łatwe. Ja nie twierdzę, że to jest łatwe, ale twierdzę, że możliwe. Mi się wydaje, że bardzo dużo dzieciaki, które na te pierwsze obozy przyjeżdżały, zyskały, wracając do swoich społeczności, kiedy mogły opowiedzieć, że były na prawdziwych wakacjach, że mieszkały w prawdziwych namiotach, że kąpały się w jeziorze, że wiesz, nie, nawet obierały ziemniaki za karę, bo to czasem był raport karny, ktoś coś nawywijał i musiał obierać ziemniaki albo ogórki na obiad. Ale to były takie właśnie rzeczy, które czasem wracając do tych swoich wiosek, ich rówieśnicy, zdrowi, nie mieli takich przeżyć jak oni z tych wakacji. W końcu zaczęły się w całej Polsce tworzyć miejsca takiej rehabilitacji. Ta Mielnica, ona była często podawana za przykład w wielu miejscach, nie tylko zresztą w Polsce. To, co właśnie robił na obozach rehabilitacyjnych, to było coś, co wykraczało poza ramy ówczesnego czasu. Myślę, że był do przodu ze swoją myślą gdzieś o 30 lat, a może i więcej. Także jak najbardziej to, co on zrobił, wyprzedzało epokę generalnie. Swoim działaniem pokazywał nam, jako osobom niepełnosprawnym i tym pełnosprawnym, że da się te światy połączyć.
że niepełnosprawni z pełnosprawnymi mogą funkcjonować i korelować na normalnych zasadach. Zyskiwał sobie przyjaciół, ale miał także wrogów, oj miał. Nawet można swoją pozycję bardzo starannie odczytać, ilu mam wrogów, ilu mam przyjaciół. I to daje sumę. Miał wielu wrogów, rzeczywiście. Zawisnych jak jasna cholera. W Koninku, w Poznaniu, gdzie indziej. Ale miał też wielu, wielu, wielu przyjaciół w Koninku, w Poznaniu, gdzie indziej. To się bilansowało. Ludzie są zazdrośni, zawisni, to normalne. Oszukują, kłamią. Ważne, żeby, proszę pana, wychodził pero, bilans musi być na zero. Jak jest zero, to proszę pana, może ma pan na czym robić. A jak ma pan tylko zysk, to zawsze będzie ktoś, kto jest przeciwny. To normalne. Tato też był taką osobą, która nigdy nie była zawisna, ani się nie mściła. Nawet jak ktoś naprawdę mu przeszkadzał, albo rzeczywiście nawet coś robił przeciwko niemu, to nie angażował się w jakieś takie wojny i walki. Wiedział, że to jest takie niszczące i że to jest taka zupełnie strata niepotrzebna energii. Brał w pysk, nie fizycznie, ale psychicznie. Poniżano go, stawał do konkursów, był przekonany, że za chwilę zostanie ordynatorem, za chwilę już nie był, bo został kto inny. I tak było, było. Było różnie. W życiu normalne. Trzeba umieć przez to życie iść. I on mi tak właśnie tłumaczył. Słuchaj, trzeba umieć przez życie iść. Chyba takim przykładem dobrym były też takie te wybory przegrane, kiedy startował na senatora i kiedy też zdarzyło się, że kontrkandydat skupił się w swojej kampanii na dyskredytowaniu taty zamiast na swojej kampanii i wygrał. I tato to przeżył bardzo i wówczas też wyjechał z kraju, musiał to przeżyć po prostu. Ale właśnie nie tyle go bolała ta przegrana, tylko sposób, w jaki to się wszystko odbyło. Każde takie doświadczenie, i tato to powtarzał, że każde takie doświadczenie było mu potrzebne i czegoś go uczyło. Kiedy miał te złe takie emocje, rzeczywiście ktoś mu bardzo dopiekł albo go źle potraktował, to tato musiał się z tym przespać, wstawał o 5 rano i pisał felieton na maszynie do pisania, która dźwięczyła w całym naszym bloku na Wyzwolenia 7, bo po rurach niósł się dźwięk i było słychać stukanie maszyny takiej starej do pisania. I wszyscy wiedzieli, że no Janaszek już wstał i rąbie w maszynę. Świetnie felietony pisał, ale w tych felietonach zmuszał ludzi po pierwsze do myślenia, po drugie do działania. Nikt nie lubi wymuszania na nim jakiegokolwiek działania, zwłaszcza jeśli się to zrobi publicznie. Ale to był jego sposób odreagowania, żeby nie przenosić tego na nas, na mamę, na nas, tylko on po prostu musiał to napisać i albo pisał pisma do premiera, nawet w czasach PRL-u czy jeszcze kogoś innego, albo po prostu pisał felieton i nawet go chował do szuflady, bo często to były też takie czasy, żeby nikt tego nie opublikował. Ale po prostu to był jego sposób, żeby też odreagować takie trudne sytuacje. W czasie II wojny światowej alianci po raz pierwszy zastosowali jednolity system przenoszenia rannych. Rannego operowano na tych samych noszach, na których wyniesiony został z pola bitwy. Okazało się, że dzięki temu prostemu zabiegowi śmiertelność spadła o 50%. Dla rannego najgroźniejszy bowiem jest szok pourazowy, który pogłębia każde zbędne poruszenie. Od 50 lat podobny system transportu rannych stosuje cały świat, z wyjątkiem Polski. U nas ranny przekładany jest od 5 do 8 razy z noszy na gozetki, stoły rentgenowskie i wózki szpitalne, zanim ostatecznie zostanie opatrzony. W 1974 roku w programie telewizyjnym Mam Pomysł zaprezentowałem system zunifikowanego transportu rannych i chorych. Otrzymałem list z Ministerstwa Zdrowia, z którego wynikało, że centrala w pełni zgadza się z moimi uwagami, zleciła opracowanie i wdrożenie do produkcji noszy, które spełniać będą wszystkie potrzeby nowoczesnego transportu rannych. Po 11 latach wprowadzono do produkcji nosze typu Wrocław, zaopatrując w nie wszystkie stacje pogotowia ratunkowego. Obok wielu zalet nosze te miały jedną wadę. Nie pasowały do żadnej karetki. W niektórych stacjach pogotowia rozpoczęto przerabianie karetek do noszy. Ludzie nie wszyscy go lubili, bo to taki utalentowany, dobry, proszę pana, tańczy, śpiewa i gotuje. I stepuje.
to stepowanie czasami ludziom przeszkadzało, że potrafił. Najbardziej go bolały takie sytuacje, kiedy to on komuś pomógł, czy w osiąganiu jakiegoś zawodowego sukcesu, czy wyższych kwalifikacji, a potem się okazało, że ta osoba działa jakoś tam przeciwko niemu. Że myślał, że będzie miał sprzymierzeńców w tym swoim celu takim bardzo ważnym, a okazuje się, że ktoś tam za plecami robi mu jakieś przykrości. Myślę, że to go bardzo bolało, bardzo dotykało i pewnie takie osoby spotykał też na swojej drodze. Ale jakby każda taka sytuacja, kiedy ją sobie tak przetrawił, jakby przeżył, to dawała mu dodatkowej siły takiej do działania dalej i pokazywania, że się nie poddaje po prostu. Jego promotorem i jego patronem był profesor Wiktor Dega, wtedy już sława światowa. Piotr miał bardzo takie silne, emocjonalne związki z mistrzem. On zawsze podkreślał, że wywodzi się od profesora Wiktora Degi. Jest 24 stycznia 1983 roku. Przed 3 dniami, będąc w Poznaniu, odwiedziłem profesora Degę. Profesor bardzo uważnie wysłuchał moich relacji o działaniach mających na celu rozwój rehabilitacji. Ucieszył się, gdy powiedziałem mu o uchwale Komitetu Wojewódzkiego PZPR w sprawie rozbudowy ośrodka rehabilitacji w Mielnicy. Zapadła ona w trakcie plenum poświęconego sprawom młodzieży. Oczywiście poprzedziły to żmudne działania i listy kierowane do instytucji oraz propozycja zawarta w liście do pierwszego sekretarza. Profesor pochwalił to działanie, twierdząc, że teraz Mielnica przestanie być prywatną sprawą Zapaleńca, a stanie się sprawą polityczną. Zawsze będzie można zapytać, jak realizowana jest uchwała plenum KW w sprawie Mielnicy. Ta relacja właśnie z profesorem Wiktorem Degą była ogromnie ważna dla taty i wydaje mi się, że ja to zrozumiałam dopiero w momencie, kiedy zmarł profesor. I pamiętam, jak on strasznie to przeżył. Zrozumiałam, że to był taki jego... taki drugi ojciec chyba, bo profesor go wprowadzał nie tylko w samą medycynę, ale profesor też miał takie ideały. On nauczył tatę, że rehabilitowanie człowieka nie polega tylko na ćwiczeniu z jego ciałem, ale trzeba pracować z jego duszą. I tato to doskonale od razu chwycił w lot i po prostu to robił. On właśnie to rozumiał, że te dzieci, one nie tylko muszą mieć taką fizyczną rehabilitację, ale one muszą się dobrze czuć. One muszą polubić to, że będą być może przez całe życie rehabilitowane, zrozumieć to. Profesor był przez całe właściwie to życie, kiedy już tato go znał, na bieżąco ze wszystkim, co tato robił. Tato mu opowiadał o tym, co robił i pamiętam pocztówki, które profesor do taty wysyłał, które się zawsze zaczynały: panie kolego. I w momencie, kiedy on do taty już mówił: panie kolego, pan profesor, to już pokazywało, jaka to jest niesamowita relacja. Taka ciepła, taka życzliwa, taka, która często też w trudnych chwilach tacie dodawała niesamowicie dużo siły. Profesor przestrzegał mnie przed zbytnim eksponowaniem mojej działalności. Powiedział wręcz, że jest to niebezpieczne, gdyż ludzie wybijający się ponad przeciętność są niszczeni. Polecił mi bardzo roztropne działania. Jako przykład negatywny podał stosunek urzędników Ministerstwa Zdrowia, którzy uważają mnie za aferzystę, który w sprawach Mielnicy chce zrobić interes i z tego powodu powołuje się stale na autorytet profesora. Profesor zażartował, że bardzo się cieszy z takich afer i pamięta, jak jeszcze niedawno mówiono podobne rzeczy o nim, gdy budował instytut. Złośliwi twierdzili, że buduje sobie pomnik za życia. Żona mi powiedziała, że Piotr umarł, że zginął w wypadku. Ja myślałem, że się rozlecę, wie pan. To było pierwszy raz, kiedy się właściwie umarła mi matka, nie płakałem. Jak Piotr umarł, to po prostu się rozleciałem na kawałki. Nie potrafiłem sobie poradzić. Długo, długo, długo. Nauczyłem się płakać przynajmniej od tej pory, bo przedtem jakoś nie bardzo umiałem. No nie mogłem uwierzyć. To są takie zdarzenia, które
z którymi, które na początku trudno przyjąć do wiadomości. Co, Piotr? Piotr nie żyje? 50-latek ledwie? Facet, który był właściwie u szczytu swojej tej wspaniałej działalności. Piotr umarł 20 lat temu. W tym roku 20 rok od śmierci Piotra. A ciągle o nim mówimy. No to dobry efekciarz, nie? I dobry skutek, skoro ma tylu admiratorów i tyle dzieci z niepełnosprawnością, no to rzeczywiście efekciarz. Efekt znakomity. A może skutek? A może zamieńmy słowo efekt na słowo skutek? Skuteczna robota to według filozofa Kotarbińskiego to taka, która procentuje przez lata, nawet kiedy już cię nie ma. A efekt? No masz dzisiaj, no. Dzisiaj jest brawka i co dalej z tego wychodzi? Nic. Ta śmierć była jakby taką śmiercią w szerszym kontekście, bo wraz z nim no na pewno coś też w tej Mielnicy umarło. Pewne rzeczy się zatrzymały w miejscu. Pod pomniczkiem świętego Floriana, czyli pod figurką świętego Floriana na rozdrożu, gdzie oprócz tego jest krzyż i Matka Boska, zbierały się kobiety z Mielnicy, aby się pomodlić. Jak przyjechały dzieci na rowerach, czyli na wózkach, no to już na następne modlitwę baby pilnowały, żeby było miejsce dla tych od doktora. Nikt nie mówił dla tych kalek. Już nie mówił.